Dzień dobry. Co na stan zapalny w organizmie? Teraz tak, jeśli naszym problemem jest stan zapalny w organizmie, to możemy zadziałać na kilka sposobów. Poza konwencjonalnymi metodami, oczywiście w oparciu o leczenie z lekarzem, możemy wesprzeć nasz organizm w obniżaniu stanu zapalnego. I jeśli chodzi o świat roślin, to pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, która ma potencjał właśnie obniżający stan zapalny, to jest kurkuma. A dokładnie z kurkumy substancja czynna kurkumina. I teraz tak, czym to się różni, bo nie wszyscy wiedzą. Kurkuma to jest ta przyprawa taka żółta, którą my kojarzymy w torebeczkach, a kurkumina to jest już wyekstrahowana z tej przyprawy substancja, która będzie właśnie miała działanie dla naszego organizmu. Więc jak szukamy sobie preparatu z kurkumą, a dokładnie z kurkuminą, to szukamy takiego, który już będzie właśnie na tą kurkuminę standaryzowany. A dokładnie na kurkuminoidy i na kurkuminę. I teraz ja tutaj mam na przykład preparat od Farmowitu, gdzie mamy 60 kapsułek, 60 kapsułek z 95% ekstraktem na kurkuminoidy. I co my tutaj mamy? Mamy w jednej kapsułce 350 mg ekstraktu z kłącza ostryżu długiego, to jest inna nazwa na właśnie kurkumę, to co my potocznie znamy jako kurkumę. I w tym w jednej kapsułce będzie 332,50 mg kurkuminoidów. I w tym jeszcze czystej kurkuminy, oni szacują mniej więcej, że między 249 a 269 mg. Oczywiście do takich preparatów dobrze, żeby dodana byłaby piperyna, ponieważ piperyna, czyli substancja z pieprzu czarnego, jest takim składnikiem, który wpływa pozytywnie właśnie na przyswajanie w naszym organizmie kurkumy. Ogólnie to jest taki promotor wchłaniania, więc on w ogóle warto, żeby był w suplementach ta piperyna. I to jest jedna opcja. Drugą rośliną, która też wpływa na obniżenie stanu zapalnego, jest również imbir, czyli znowu kłącze, które będzie miało działanie przeciwzapalne. Więc możemy również sięgnąć po taki preparat, który oprócz kurkuminy, również czyli kurkuminy pozyskanej z kurkumy, będzie miał jeszcze dodatkowo też substancje czynne pozyskane z imbiru. I teraz w takim preparacie z Biovenu będziemy mieli głównie kurkuminę, czyli mamy znowu ekstrakt z ostryżu długiego 500 mg w jednej kapsułce, ale ten jest standaryzowany na 98%, nie 95%, czyli jest troszeczkę mocniejszy. I tutaj w tym mamy kurkuminoidów 390 mg. To jest też dokładniejsze rozbicie, jak sobie wejdziecie na stronę, na wszystkie podtypy, że jeśli kogoś to interesuje, jakie tu są podtypy kurkuminoidów. I mamy również ekstrakt z imbiru. Co prawda jego nie jest aż tak dużo jak kurkumy, ale on też ma trochę inne działanie tutaj wspierające w tym zwalczaniu problemów. I oczywiście mamy znowu ekstrakt z owoców pieprzu czarnego, standaryzowany na piperynę. Czyli tu jest taki preparat, który ma głównie kurkumę, trochę mocniej standaryzowaną niż ten z Farmowitu, ale on będzie miał dodatkowo właśnie jeszcze imbir i oczywiście piperynę, tak jak mówiłam. Jaka jest różnica w cenie, już Wam mówię. Niecałe 70 zł kosztuje ta kurkuma z Farmowitu. To jest 60 tabletek, więc to jest na 2 miesiące. I drugi preparat również ma 60 tabletek, czyli też na 2 miesiące nam wystarczy, ale tutaj przy tej większej dawce to już będzie 12 zyla różnicy mniej więcej, czyli on będzie 80 chyba 1 kosztował, coś takiego. To jest mniej więcej około 12-13 zł różnicy, czyli dopłacamy 12-13 zł, a mamy preparat troszeczkę lepiej standaryzowany, bo o 3% lepiej, bo tu mamy 95, tu mamy 98, a jeśli chodzi o ilość tabletek, to zostaje tak samo. I to jest pierwsza rzecz dla osób właśnie ze stanem zapalnym i przyznam szczerze, że nasi klienci, którzy na przykład zmagają się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, to wielu z nich właśnie wspiera się z naturalnych terapii właśnie kurkumą, bo ona w takich właśnie większych dawkach naprawdę fajnie w tej walce ze stanem zapalnym pomaga. I to jest, jeśli chodzi o świat roślin. Ale mamy też całkiem dobrego gracza, jeśli chodzi o obniżanie stanu zapalnego ze świata zwierząt. Ponieważ omega-3, czyli olej rybi, to jest również środek w naszym organizmie, który oprócz tych wszystkich innych korzyści, które omega-3 dla naszego organizmu ma, ma też potencjał obniżający właśnie stan zapalny. Dlatego też warto, żeby osoby, które mają z tym stanem zapalnym problem, w swojej diecie miały dużo produktów bogatych w kwasy omega-3. I mówię tutaj konkretnie omega-3, specjalnie nie mówię omega-3,6,
9, dlatego że czasami zdarza się tak, że w momencie, kiedy w naszej diecie jest za dużo omegi 6 w stosunku do omegi 3, to może się okazać, że ten stan zapalny też może się pogłębiać. Więc tutaj dla osób, które mają problem ze stanem zapalnym, nie 3, 6, 9, tylko sięgamy po czystą trójeczkę. I znowu mam dwie opcje, jeśli chodzi o kategorie cenowe, bo zawsze staram się Wam pokazywać tą opcję taką z mniejszym budżetem, ale w dalszym ciągu dobra jakość i już takiego zawsze Mercedesa i zazwyczaj tutaj wtedy się pojawia Bioven. Pozdrawiam Bioven. I teraz tak, mamy jantar, czyli omega 3 1000 mg w jednej kapsułce. Producent zaleca spożywanie dwóch kapsułek. I tutaj mamy znowu, na co zwracamy w omedze, w sensie jakie informacje interesują nas z etykiety w omedze, to jest to, ile tam będzie EPA i DHA. I tutaj mamy w dwóch kapsułkach, czyli przy 2000 mg, mamy 360 EPA i 240 DHA. Dodatkowo jest dodana witamina E. Ta witamina E jest dodana tutaj jako taki środek, który będzie utrzymywał, ponieważ ona jest silnym przeciwutleniaczem, będzie utrzymywał te kwasy w stabilności i nie będzie powodował, żeby one się utleniały. Ta omega-3 z Biovenu, tutaj mamy omega-3 Forte, znowu mamy w jednej kapsułce 1000 mg, czyli mamy 2000 mg oleju rybiego, standaryzowane na kwasy te EPA i DHA, troszeczkę mocniej, ponieważ tu mamy standaryzację na 75% i tutaj mamy w tych dwóch kapsułkach 1000 mg EPA i 500 DHA. Ja przypomnę Wam, że jak przed chwilą to czytałam Wam tutaj, to tutaj było w dwóch kapsułkach 360 EPA i 240 DHA, czyli ten kwas omega-3 jest lepiej standaryzowany. I znowu, tutaj jest kwestia wyboru tego, jaki mamy budżet, ponieważ omega-3 z jantaru, którą tutaj pokazuję, ona kosztuje 30 parę zyla i mamy 90 kapsułek, tak, 90 kapsułek, więc przy przyjmowaniu dwóch dziennie będziemy mieli na 45 dni taką suplementację. I tutaj w momencie, kiedy mamy też 90 kapsułek, tak, też 90 kapsułek, czyli znowu 45 dni suplementacji, dużo mocniejszy preparat, ale tutaj już musimy się liczyć z kosztem powyżej 80 zł na te 45 dni. Więc pytanie, co chcemy uzyskać? Jeśli nasz problem jest poważny i chcemy naprawdę o siebie mocno zadbać i mamy budżet na to, to ja bym kupiła tą lepszą. Ale jeśli po prostu budżet nas jest ograniczony i mielibyśmy nie robić nic, to wtedy zdecydowałabym się jak najbardziej na tą z Jantara, bo Jantar to jest taka marka polska, która ma bardzo dobrej jakości suplementy, ale ona też jest w zasięgu cenowym, więc tutaj jak najbardziej myślę, że dobry sposób. Oczywiście wszystkie te rzeczy można dostać również w płynie, czyli możemy dostać kurkumę, sok z kurkumy w płynie. Możemy dostać sok z imbirów w płynie. Możemy również dostać olej rybi w płynie. Tylko teraz wszystkie te preparaty w płynie, w przypadku soków, akurat my w momencie, kiedy będziemy mieli sok z kurkumy czy z imbiru, to nie mamy pewności, jaka ilość substancji czynnej jest w tym soku i ciężko jest to po prostu dawkować w powtarzalny sposób. Bo może być tak, że jeden sok, który wyciśniemy z jakiejś partii, na przykład kurkumy, którą kupimy, będzie troszeczkę inny składowo, taki, który kupimy w sklepie, będzie jeszcze inny składowo i po prostu ciężko jest to wyliczyć. I tak samo z olejami rybimi, znowu one występują w płynie i często się o to pytacie, ale powiem szczerze, że ja nie jestem zwolenniczką tych w płynie, dlatego że olej rybi ogólnie, omega-3 w płynie, jest produktem bardzo niestabilnym, czyli on potrzebuje od nas wyjątkowego traktowania. Potrzebuje, żeby był przechowywany w warunkach chłodniczych. Potrzebuje podróżować w warunkach chłodniczych. I tak naprawdę każdy kontakt ze światem zewnętrznym, czyli z powietrzem, właśnie ze światłem, z temperaturą za ciepłą dla niego, powoduje, że ten produkt traci na jakości. I teraz w momencie, kiedy my mamy taką omegę w kapsułkach, to ta żelowa kapsułka chroni ten produkt przed tym, żeby on się nie utlenił, żeby nie miał kontaktu właśnie ze światem zewnętrznym i po prostu mamy pewność, że ten produkt, tak jak go zaczniemy przyjmować, tak do samego końca on nie straci swoich właściwości. W momencie, kiedy pijemy tą omega-3 w płynie, my do końca nie wiemy, czy ona rzeczywiście, jeśli ją zakupimy w aptece czy w sklepie zielarskim, to czy ona rzeczywiście była przechowywana w warunkach chłodniczych, bo ja się niestety spotykam bardzo często z tym, że te produkty nie są
są przechowywane w różnych sklepach tak, jak być powinny i ten ciąg chłodniczy bywa przerwany. Druga sprawa, czy my jesteśmy w stanie go ochronić i przy takim codziennym stosowaniu też nie wpuszczamy do niego, ja tak sobie to ładnie nazywam, świata zewnętrznego, ale chodzi o ten proces utleniania. Więc ja jestem jednak za omegą w kapsułkach. Więc jeśli chodzi o ten stan zapalny, to bym powiedziała, że to są te dwie rzeczy, które najlepiej według mnie działają. Więc jeśli chcecie sobie zamówić czy kurkumę, czy właśnie omega-3 dobrej jakości, to zapraszam Was serdecznie na naszą stronę www.detektywzdrówko.pl, gdzie właśnie te produkty od nas możecie sobie kupić.